Proszę Państwa, ja się usunę tutaj z kamerki, bo wiadomo, że no jednak piękny to ja mam głos. Uroda, no niestety, tam być może nie należy do moich najważniejszych cech, aczkolwiek sobie ją cenię wysoko, moja małżonka również. Znaczy, moja żona małżonka, to jest cudze, nie? Zagramy zatem w betę. To w ogóle ciekawe, nie można zrestartować misji, więc trochę zagrałem, żeby Państwu móc, żeby nie być totalnym, nie wiem, nubem w tym. I się okazało, że nie można zrestartować i musiałem, kurde, wejść do ustawień Sony, poszperać w plikach i usunąć save'a. To mi się nie podoba, no ale to beta, no to wiecie. Ja muszę przejść tutaj tę kampanię, żeby potem... W sobotę gramy z chłopakami i z dziewczynami. Pani Kinga będzie w sobotę, także uważajcie, przychodźcie. Pani Kinga pewnie będzie grała Hulkiem, jak znam życie. I tak... You know that old saying, never meet your heroes? O, włączyła się wersja angielska, okej. Well, I did. Ale nie ma napisów z jakiegoś powodu. Awesome. The Avengers were everything I imagined. Hello, San Francisco! Więc gramy sobie po angielsku, bo polski strasznie słabo słychać. Angielski dużo wyraźniejszy jest. Ale napisów nie ma, no. Może dlatego, że jest beta właśnie. A, teraz jest. Okej. Okay. No to wszystko gra. Jesus Christ, ale głośno, masakra jakaś. Czekajcie, bo ja tu umieram po prostu na ból uszu, nie? Dobra, jest już ciszej. Nie podobają wam się postacie? No to jest pewnie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do Avengersów, którzy wyglądają trochę inaczej, nie? Ale można się przyzwyczaić. We got civilians trapped behind those barricades. Understood. Stay behind me. I will deal with them. Te napisy są takie malutkie, że jak ktoś ogląda na telefonie, to nic nie zobaczy. This should be fun. Znaczy nie przeszkadzają mi te postacie zupełnie. They did not introduce themselves. Hang on, those guns are shield issue. I'll get takie są trochę z komiksami, więcej mają wspólnego być może. I'm staying with the Chimera until we figure out what's going on. Mogę pomóc jakoś? O, proszę. Are you hurt? No, just stuck. Lucky for you, I am mighty. Thank you, Thor. Get to safety. Czy to jest taki... To jest w ogóle... bardzo dużo postaci jest na samym tym wczesnym etapie rozgrywki. I ciężko je opanować od razu. Ale potem z czasem jest ciekawie. Fajnie się steruje. Są takie wszechstronne te postacie. Mają jakieś skille. Oczywiście to nie będzie taka gra jak Spider-Man, gdzie w Spider-Manie. Gdzie Spider-Man jest w 100% ziomeczkiem najważniejszym w tej grze, nie? Strasznie dużo się dzieje na ekranie, to na pewno wpływa na ten... Na to, co widzicie. Są ultimate'y i różne takie cudeńka. Ooh, cocky. I like that.
Incoming! Aha. Shields, quick! O kurde. Też im dłużej się przytrzyma te specjalne ataki, tym one mocniejsze są. Jest trochę takiej ciekawej mechaniki tej walki. Jeśli mam być szczery, to też zdecydowanie bardziej bym wolał na przykład grę poświęconą jednemu bohaterowi, nie? Ale trzeba pamiętać, że to w zamyśle to jest przede wszystkim taki looter, nie? Kurde, ciężko jest, jak ktoś jest słaby z kontrolera, to nie ma auto-aima przy tym Iron Manie. Łatwiej byłoby się po prostu ustawić na środku ekranu, oni tak latają, że... Dużo jest też skryptów, nie? Ale mi to nie przeszkadza jakoś przesadnie. Tak, będzie można grać kapitanem. Avenger, the convoy is carrying classified shield prototypes. Fury is tracking down the full manifest. Iron Man ma jakąś tarczę. Plus może latać, nie? To jest w ogóle trochę podobna ta walka do Spidermana, zwłaszcza w powietrzu. Whose bright idea was its outfit? Shield trucks with turrets. Tony. Oh right, mine. Please help us, Iron Man. What's going on down there, Tony? Oh, nothing. Everything's just peachy. Just hoping these guys don't have. Takie przyjemne, widowiskowe to. No zobaczycie, bo cały zestaw Avengersów jest na tej w tej pierwszej misji. A potem się dopiero zaczyna robić ciekawie. Someone's initiated the security protocols. The Chimera's autopilot has taken over. You'll need backup. We're heading back. Negative. Secure the bridge. Those weapons can't get into the city. Copy that. You're up, Bruce. Oh. Yeah. Jest nasz ziomek. Więc angielskie głosy lepiej się wyróżniają z tych wszystkich efektów dookoła. Polskie takie ciężko jest usłyszeć, jakoś tak... Albo trochę ciszej, o. No, jak ziomek krzyknie, to po prostu. Jest tak zwana akcja na tego... Na Lokiego. Podnosisz ziomka za nogi i napierdzielasz nim o podłogę. No właśnie tak. Hulk jest cudowny, jak czuć tą moc po prostu, jak on zaczyna biec. To klękajcie narody. Hulk się tam nie pieści. Tony, Thor, got some of those flyers on me. Annoying little guys, aren't they? On my way. Mm.
I was thinking today was gonna be more fan clubs and funnel cakes. Focus, Tony. Avengers, talk to me. Those tanks are doing a number on the bridge. It could fall if we don't take them out. Hurry up, big guy. It can't take much more punishment. Ja pierdzielę, on po prostu jak klaśnie Hulk to. Hulk, bringing in the Quinjet for a landing. Hulk smash! To, że postacie nie są takie jak w filmach, to jest celowy zamysł, żeby nie łączyć tych uniwersów, bo to ciężko byłoby... Po pierwsze, prawa do twarzy tych aktorów byłyby ultra drogie, a po drugie, ludzie by oczekiwali, żeby te gry były powiązane z filmami, żeby tam były jakieś... To dużo trudniejsze byłoby do zorganizowania. Więc to specjalnie jest tak, że te postacie wyglądają inaczej. I'm having trouble here. Nat, do you read? All hands, the Chimera is under attack. Evacuate the civilians. Czuć różnicę między tymi bohaterami. Inne obrażenia zadaje Kapitan Ameryka, inny Hulk. Z oczywistych powodów, nie? Steve, do you read? Nat! Nat! Tarleton, are you there? We're being cut off! Captain, we have a problem! I know, Doc. They're trying to hijack the Chimera. Not that! Strasznie mi się podoba atak tą tarczą, jest po prostu. O ty dziadu. Tarleton, I need an update. The reactor won't stabilize. The Terrigen's molecular structure is breaking down it into a gas. Something below is feeding energy. Ja lubię Kapitana Amerykę. Jeden z moich ulubionych. On jest taki super mega poprawny. Zawsze robi dobre rzeczy. Doc, I'll get back to you. A propos Moon Knighta, to podobno jest jakiś film szykowany, albo jakaś seria, gdzie będzie właśnie Moon Knight, Blade, Doctor Strange. Avengers, report! Shepard in my sights! Shepard? Avengers, if you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb. Our enemies intend to detonate it within the city. We're going down. I repeat, a sonic disruptor bomb. Secure the asset at once. Apu! Apu, where are you? Sonic bomb? Are you kidding me? Thought the UN outlawed those years ago. Let's have a look, shall we? Kapitanem mi się najfajniej walczy. No właśnie przez to, że on ma takie tą tarczą i Iron Manem to trzeba celować. Hulkiem też fajnie, nie? Taskmaster. We need to get that detonator.
That bomb goes off, it could liquefy everything within a 10-mile radius. Well, what are we waiting for? Ta kampania jest zrobiona jak film praktycznie. To jest tak, że od walki do walki i potem cutscenki. Trochę jak Mortal Kombat. Ja lubię takie rzeczy. From one former SEAL agent to another. I've learned a few tricks since we last met. Poza tym dosyć intuicyjnie jest, nie? Jak grałem pierwszy raz, teraz gram drugi, bo chciałem mieć pewność, że ogarnę, nie? Zanim wam pokażę. Ale większość rzeczy bardzo łatwo wchodzi. Te ataki mają inne, ci bohaterowie, ale gdzieś tam lekki atak jest w tym samym miejscu, ciężki atak w tym samym miejscu. Efektami się różnią. Hungry? I'll take this. You know, I was hoping to face you. Funny, I've never given you a second thought. Come and get it! Not so fast! Oh, did I break your little jetpack? Doesn't matter. I have this. Damn it. Hand it over. Come and get it. Taking your usual notes? What? Come on. The more I fight, the more you learn, right? It's called photographic reflexes. It's called unoriginal. Przyznać, że te postacie bardzo są... bardzo tak pasują do tego uniwersum i ciekawie się nimi walczy. So, where is your investigation left? Kurde, się dziad nauczył. You're not the brains behind this. And this smells like distraction. I'm done talking! Coward! What's the matter? Don't like surprises? Next time, take better notes. Guess you saw that coming, huh? You think you've won? What the hell are you talking about? Look around, Romanoff. The world will remember this day. The day their heroes failed them. Odwracanie uwagi. Standardowy wstęp do dobrej historii. What's happening here? The city's collapsing. Się podoba, bo to jest właściwie jakby się film oglądało. I od czasu do czasu możesz powciskać sobie guziki. A system walki też jest przyjemny. Screw this.
5 years ago, the Avengers paraded dangerous. Podobają mi się te scenki. Fajnie jest zrobione to. To jest chyba na silniku 3D, ale cholera wie, może nie. Our beloved Captain America was killed during the attempted theft of this technology. Thousands of other innocent people. Ale wydaje mi się, że to na silniku jest zrobione, tylko takie podrasowane. Hundreds fell sick, encased in strange cocoons, only to emerge with dangerous, otherworldly powers. With no known cure, the disease has spread across the country, and while both S.H.I.E.L.D. and the Avengers promised to recognize... Ja nie wiem, czy gdzieś tam elementem tej historii nie jest to, że Kapitan Ameryka znika. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled... A potem wraca jako Hydra. That wreak havoc throughout our nation. Many still lay dormant, unidentified. So I ask you again, Dr. Banner, do the Avengers pose a danger to society? Yes. Their activities outlawed, the once mighty heroes disbanded. But out of tragedy is born hope. No to jest klasyczna historia. No w tych światach komiksowych faktycznie obwinia się bohaterów za wszystko złego, nie? Mimo że próbują pomóc. Think science is the solution to our nation's problems. I wish I knew what happened to Captain Rogers that day, but I was nowhere near the reactor room. I don't have those answers, but I can promise you this. I will use this second chance to make you safe. AIM will find a cure. Bo to jest komiksowa historia, nie? Wydaje mi się, że to jest... Coś mi się kojarzy, ale... Nie jestem do końca pewny, czy dobrze pamiętam. No i plus jakieś przedmioty się już zbiera, czy coś, nie? Bo to jest... Gdzieś tam ten Luther polega na tym, że... Tony stashed most of his stuff here when Stark Industries went under. And if anyone knows where Tony is, it's Jarvis. This trail should take us to the archive's secret entrance. Cool. Wydaje mi się, że ta historia tutaj... To jest jakiś skrót w sensie takim, że... Bo to jest Miss Marvel. Yeah, practically invisible. Ale to, jak ona się poznała z Bannerem, to tego nie wiemy, nie? Więc przypuszczam, że... Well, I didn't. He did. So... Did he scare away the resistance? You know, honestly, Kamala, I don't remember anyone being there. Now, the big guy had a run-in with a few S.H.I.E.L.D. agents, but after that, nothing. Oh, right. Powiedziałem Kapitan Marvel? Miałem na myśli Miss Marvel. Sorry. No podejrzewam, bo jakby cała historia opiera się o Avengersów gdzieś tutaj, ale... Myślę, że się pojawią tutaj pozostali bohaterowie z czasem. Że na tym polega właśnie pomysł na rozwijanie tej gry. No, tych Marvelów jest trochę. Różnych. There's a clearing just ahead. The entrance should be there. Cool. Captain Marvel, Miss Marvel. Like an outdated hard drive from 1998. Okay, new question. What does a 1998 hard drive look like? No właśnie, w DC też jest Marvel. Pogubić się łatwo. Wow. Finally. This means we're close. Oh boy. That's well, it should. Got him. Send in containment units. Dr. Banner, what do I do? Run. What? Kurde, Hulka to uwielbiam. Hulk z brodą to jest ziomeczek. Okej, okay, gniew. Przytrzymaj R2, przytrzymaj, by aktywować gniew. Ja myślałem, że gniew to jest standardowy problem Hulka. No!
This is bad. Crap. Cała gra jest skonstruowana jako kampania single player i potem przygoda w kooperacji. Też dodatkowo. Ten endgame jest taki kooperacyjny chyba. Ci z tarczami, kurde. Tu po prawej stronie są jakieś takie umiejętności. Kurde, trochę oberwałem. Hulk nie ma umiejętności defensywnych za bardzo, jak Kapitan Ameryka się może tarczą zasłonić. Ale to wymaga skupienia. A im to jest ta organizacja, która na początku współpracowali z Avengersami, ten naukowiec, i potem zdecydował się na własną rękę robić rozróbę. Chyba. I can tell by your silence that you are not amused. That's okay. I don't think Bruce likes my jokes either. No. Okay, coś tu można. Okay. I won't mention the guy with the glasses. Chyba przegapiłem jakąś znajdźkę. We good? Okay. We're cool. Tak też liczę na to, że jak będą wypuszczali kolejnego bohatera, to będą jakieś mini kampanie właśnie poświęcone jemu. To jest. Oczywiście to jest pomysł, który można skopać, nie? Ale też można go bardzo fajnie zrealizować, że to dostarczy dużo radochy na długi czas. A to kurde, te itemy powinny od razu trafiać do plecaka, a nie czekać, aż one upadną, to mogliby to zmienić. No, ale to może być tak, może być fajne, rozwojowe. Liczę na to, że to zrobią dobrze. A to co wam dzisiaj opowiadałem o Suicide Squad, że DC też chyba planuje coś bardzo podobnego. Serio, mam nadzieję, że to rozwalanie skrzynek i potem czekanie, aż tam opadnie ta zawartość na ziemię. Guess AIM took over the place. Still think Mr. Stark's here? Grafika jest bardzo spoko, tego nie widać na streamie, ani na YouTubie też nie będzie tego widać. Ale jestem też ciekaw, jak na PS5 to będzie wyglądało. Aim's everywhere. You distract him.
I'll find a way in. Code red. We are under attack. They've got guards all over the place. This might be a bad idea. Smash aim! Crap! We're closing it all down. I'm in! These vents are huge. Looks like AM built around the original archive. Everything's new. Kurde, przerywają te ataki. To mi się podoba. Jak on mówi sru, to... Bardzo jest to dobre. Dobry wyraz. A chyba jakieś leczenie było. Tak, nie, mam poczucie, że to tak na granicy czasami. Tu jest zdecydowanie coś, są jakieś takie znajdźki, które są oznaczone tymi drganiami, bo... Jak się zbliżam do nich, to... To mi kontroler zaczyna. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało na PS5. Oczywiście wizualnie to po pierwsze. Po drugie... A, dobra, te części dolatują. To może się niepotrzebnie... Zakładam, że trzeba trochę po nich przejść. Fajnie się walczy. Kamera czasami dziwnie pracuje, ale podejrzewam, że to dlatego, że gdzieś tam pokazuje w kierunek, w którym należy się udać albo coś. Przyzwyczaję się pewnie do tego. Kurde, nie mogę wykonać tego ataku. Dobrze. No, o właśnie, wyposażenie. Wzmacnianie poziomu mocy. Okej. Nanity. Wzmacniacz. Komponenty, no to dużo jest, znaczy tak, są chyba te cztery podstawowe elementy plus jeszcze jakieś wyposażenie dodatkowe, tak? Co to jest? 9 wyposażeń bohaterskich, 9 obronnych do walki dystansowej i jeszcze artefakty, a tu są artefakty, okej. Okay. Czyli jest sporo slotów, tu mamy coś nowego. Użyj. Czyli można zbierać, można rozmontować, czyli taki klasyczny system lutowania, nie? Ten jest lepszy zdecydowanie, więc cyk. Też można poprawiać. A, czyli można poprawiać levele, co pewnie wymaga jakichś tam konkretnych współczynników. Zasobów jest... Aha, zasoby 6 na 12 tutaj na dole są. Okej, to trzeba będzie ogarnąć, bo to na pewno trochę czasu zajmie. Kolekcje, przedmioty kosmetyczne i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Smash door! Dr. Banner, stop! Retract the walkways. Evac the subjects to Site 3. Carlton's here? Critical failure. All personnel. Stop! They're keeping something on the top floor. Meet me there? It might be the archive. Kurde, skubanie jest tu. Z tą tarczą. Miałem jak się przez nią przebić. Walę tym.
A, muszę do końca wyprowadzić ten ciężki atak. Kurde, ciężko się odzywać, to jest jak się nawala w tych gości. Ale mam wrażenie, że Hulk jest za duży na tą okolicę. Może rozwala te chyba zielone, on tym się leczy. Bo są jakieś te chyba pojemniki z tą... Cholera wie. Jakoś się tutaj leczymy, tak czy inaczej. Punkt umiejętności, proszę bardzo. Kula armatnia. Małe odłamki. Zielony bombowiec, o kurde. Nice, grom. Tak, wiem, że są te trzy drzewka. No dobra, dobra. Jest młot groma. Czyli mamy tak, pod ciężki atak, pod lekki atak coś. Plus jest jeszcze coś pod gniew. Idziemy tu, bo gniew się wydaje... Aha, czyli to są umiejętności, które mamy wykupione, można iść dalej. No dobra, dobra. To jest długa droga pewnie, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć dokładnie. Okej. Okay. Ulepszenie ładowania wskaźnika wewnętrznego. A, spoko. Sprawdzić, co jest na samym dole drzewka. To na pewno jest najciekawsze, nie? Są jakieś komba, widzę, że można łączyć te ataki tu razem. Obrażenia od żywiołów. No, takie nie wydaje mi się jakieś super widowiskowe te rzeczy. Widowiskowe są ultimate'y, które... W zasadzie od początku mamy przerzucający obrót. A, to jakieś dużo odłamki można złapać. Tarany, inne cuda. I każda postać ma swoje drzewko, to... Tego gnoja to dobrze było tak załatwić. To szczęście ten gniew wykorzystywać, bo... Przytrzymując R2, to się nie dzieje automatycznie jakoś. No proszę, znowu jakaś znajdźka. Potem cała rozgrywka... Proszę, nowe wyposażenie. Cała rozgrywka potem w dużym stopniu opiera się chyba właśnie na... Na powtarzaniu może nie tych misji, ale może innych i zdobywaniu coraz lepszego sprzętu. Zakładam, że te misje w czasie rozgrywki będą podobne do tych z kampanii, tylko nie będą opowiadały historii. A może będą. Ja też mam wrażenie, że gniew plus uderzenia powodują, że się leczę. Podejrzewam, że tu się pojawi ten
Jak on się nazywa, ten Corrupted Hulk? This is where they hurt them. Abomination, nie? Hulk. I need you. I to jest na pewno ten model rozgrywki, który jest w Anthem, który jest w Destiny. Znaczy, w Anthem to zły pomysł, ale... You saw the truth, Banner. You were the only one. We're fixing the damage the Avengers did, what we did all those years ago. There is a chance for all those Inhumans to have a better life. We can still save the Inhumans from your fate. They want a cure. He's lying. He's not saving anyone. I wish you didn't have to come to this. A jest takie, jak się wykona unik w odpowiednim momencie. To jest jakieś takie delikatne spowolnienie. If you can't stop the Hulk, then I will. I have to. No, no! Get out of there! Run! Okej, okay, rzeczy się niedobre dzieją. Zakładam. Strasznie, no serio, naprawdę jak ktoś ma problemy z epilepsją, to... To tutaj jest... Błyska trochę. Hulk? Hulk? No way! The archive! This has to be the way in. Dialogi słabe w tej grze, jakby w jakiejś bajce o superbohaterach. I'm gonna try to get it open, okay? I need to get power to the doors. Looks like there's a generator over there. Okej. Okay. Podoba mi się ten motyw z itemami. No, myślę, że coś znalazłem. Ale to chyba znalazłem coś dla Hulka. Może. Ciekawe, jak to się gromadzi dla każdego bohatera osobno, czy... Ta też ma tutaj umiejętności. Są lekkie ataki. Ja nie jestem wielkim fanem tej babki, szczerze mówiąc, jakieś dziwne mi się te skille wydają. Te takie rozciąganie nóg i rąk. Czy widziałem grafikę? Tak, tak, widziałem oczywiście. O Suicide Squad już mówiłem dzisiaj nawet. Może coś w kolekcjach tu się... No to może potem sobie to sprawdzę. Ona bije mocniej niż Hulk. Tym lekkim atakiem. Już ci ciężcy ziomkowie. Ona też ma jakieś specjalne rzeczy. O, chyba teraz przesadziłem. I no też jak się przytrzyma R2, to ma jakieś specjalne tam... Guess I've gotta keep flipping switches to get the power on. Tu z tyłu, tą, tamtędy przyszedłem, więc to nie jest wejście. O, dobra. Kurde. Tak właśnie wydawało mi się, że drugi przełącznik, ona coś wspominała o tym. Rebooting.
You won't get... Stop. Ona jest z bliska strasznie niebezpieczna. Kręci tymi rękoma w każdą możliwą stronę. A, się cwaniaki teleportują. No właśnie, zobaczymy jakie ma ultimate'y. Oho. Sheesh, this has to be the last of them, right? Się powiększa. Jest takie delikatne spowolnienie czasu, jak się unik uda. Okej. No taki, przeciwnicy są gąbkami, bo to jest taki no, system RPG, więc będą trochę brali. Żeby był sens w ogóle upgrade'owania. In this super cool pile of Avengers stuff. A, bo Jarvisa zdaje się gdzieś tam porwali. What's over here? Looking sharp, guys. Twardy dysk z Jarvisem. What you got there, Cricket? Oh. Why don't you let me have that? I don't think so. Disappointing. Kurde, on jest większy od Hulka, nie? Looking well. All units, find the girl and stay out of my way. There's something wrong with you. Something different. There he is. It's Banner inside of you, isn't it? And his guilt. Present for you.
Trzeba go ściągnąć na te bomby. A te ciężkie ataki mu... O kurde. Że on na Hulka mówi groteskowy? Naprawdę ironia. Jeszcze go wzmocnili tutaj dziada. Kurde, on tym kurzem... truje. Tu dziadu. Chyba miałem trafienie krytyczne, one na żółto są oznaczone. Hulk jest najlepszy. Jest kilka fajnych komiksów w Marvel. Jak to się nazywa? W tej aplikacji. Marvel Unlimited. Super o Hulku. Case 705. According to our lead scientist, we have successfully reverse engineered Terrigen gas. What? Wait, please. Calm down. In a moment, this will all be over. Administer the cure. What does that mean? You're hurting him. Please stop. No proszę, odebrali mu moce jednak. Where am I? A promising result. Case 705 has made a remarkable recovery.
and will be monitored for the next 24 hours. Congratulations. Zaraz wybuchnie albo coś ten deseń. Impossible. We should get out of here. It isn't safe. Yeah. Sure. Mam z Avengersami i z filmami mam taki problem, że potem zrobili tego Hulka profesorem i to takie. Homey. Thanks. Yeah. You good? I'm not used to you being this quiet. Yeah, it's nothing. Okay. Okay. Good. So yeah. What if it's real? Oh, sorry, what was that? The cure. What if it's real? I mean, it looks real, but what if I could be normal again? Czemu ci wszyscy superbohaterowie chcą być znowu normalni? Totalnie mnie to rozwala. Bym jedno jądro oddał za jakąś supermoc. Oni wszyscy, och, nie mogę się, to jest takie straszne, taka odpowiedzialność ogromna. O, nie. Maybe that's worth it? Kamala. I never really fit in before. I mean, superheroes were my world, and I figured if I could just win that fan fiction competition, you know, then everything would just be. It doesn't matter. Now look at me. I'm a freak. Whoa, you're not. Z banerem rozmowa na temat, kto wygląda jak freak. Kto jest freakiem? What you did back there? Dziewczyno, to hey. Możesz sobie biust powiększyć na zawołanie. Wiesz, ile się za to płaci? Come on. What you did back there took a lot of guts. Stupid. Nie, to seksizm był. Seksizm był. To nieładnie. And not a lot of people could, you know, do that. Jest takie problemy superbohaterów, to tak jakby Elon Musk się skarżył na Twitterze, Boże, jaki jestem bogaty, to jest takie straszne, nie chciałbym być taki, chciałbym być mniej bogaty, byłbym szczęśliwszy. Fuck, come on. Okay, I'll go do other things. No ale to chyba jest taki zabieg literacki, żeby bardziej ludzkimi uczynić tych bohaterów. Good job, Kamala. That was an awkward call. But now I have my own room on the Chimera. Is this really happening? Przed chwilą, kurde, przeżycie, a teraz yeah. O, kurde, robimy w sweet facie. Spoko, spoko. Emocje, emocje, silne emocje w każdym miejscu. Come on. That's better. Nie jest lepiej. Można to przełączyć? Halo? Jesus Christ. Rozumiem, że to jest jakaś taka baza Avengersów. Wypadowa. Ciekawy jestem. A, bo to jest jakiś statek latający, jeden z tych. Dobra, w porządku, czaję. Chyba to jest jakiś inny etap rozgrywki w ogóle, żeśmy znowu przeskoki tak delikatne uczynili. Ciekawe, jak cała kampania będzie wyglądała. O, będzie fajne do ogrania. Okay, here goes nothing. Good afternoon, Dr. Banner. Oh. Whoa. We did it. Tony Stark's super awesome computer pal. Oh, I'm just a rather very intelligent system. A pleasure to meet you, miss. Con. But you can call me Kamala. A pleasure, Miss Kamala. What's going on?
The war table isn't getting enough power. The system is on emergency lockdown. Hmm. Looks like I tripped the security sensors when I was in the lab. We'll have to disable them. I got this! Okay, Bruce. What am I looking for? All right, you're gonna use the console on the lab table to disable the sensors. Przydałyby się jakieś znaczniki takie do pokazywania, w którą stronę iść, jeżeli... Ups. I think I made it worse. It's okay. Jeżeli... You'll need to disable the security sensors manually. Look for the little red lights. How the heck am I supposed to reach them? Really? Oh, right. Duh, stretchy arms. Już mówię. No więc czasami człowiek się zapatrzy na coś, nie posłucha dialogu i nie wiadomo co robić. Got one. Okay, this is easy. Uh-huh. You know, in one of my stories, Iron Man has to shoot out a bunch of streetlights to cover for Black Widow sneaking into a Hydra base. Uh-huh, that's nice. Didn't think it could actually be a real thing an Avenger did, you know? I mean, not that I'm a real Avenger or anything. Zawsze niezwykle ekscytujący, jak fan superbohaterów zostanie superbohaterem. O, blokowano karty wyzwania bohaterów. Okay. To już jest ten chyba taki kooperacyjny, multiplayerowy element tej całej zabawy. Okej, okay, jest kampania. Trochę żałuję, że gram tę kampanię. To jest jednak spoiler, ale trzeba sobie... Wow! Ale są stare komiksy, rany boskie. Jeden z sześciu znalazłem, ale to jest, w ogóle można dużo fajnych znajdziek wymyślić w tej grze, nie? Trochę sobie spoileruję, ja lubię to w całości jednak przechodzić. Właśnie, o, przedmioty kosmetyczne się wyświetliły. Różne ciuchy dla... Dobra, czyli elementy pancerza nie zmieniają wyglądu, tylko można te kostiumy sobie blokować. Tradycyjny kostium Miss Marvel to jest chyba ten? Ten, najczęściej widywałem. Taki dziwny trochę, trochę Star Trek, lata 60. ubiegłego wieku. Jaką ma moc ta babka? No, to jest Elastyna. Co tu dużo gadać. Krystyna Elastyna, no. Nice work, Kamala. Okay, Jarvis, let's find Tony. Jarvis? Searching now. Hold on, something... Something is wrong, Dr. Banner. That's not good. Oh dear. It appears my neural uplink was damaged when the Chimera crashed. It's highly specific S.H.I.E.L.D. technology. Without it, I can't access the global database. S.H.I.E.L.D.? Let's get Maria on the phone. Maria Hill? Is she leading S.H.I.E.L.D. now? Sort of. No one knows what happened to Director Fury, so Hill is the only one I know I can trust. Bruce. It's good to see you. After my run-in with the Hulk, I wasn't sure we'd be hearing from you again. Yeah, sorry about all that. Hulk's been having some... issues. You don't have to apologize. All our lives fell apart after that day. I'm just glad to see the Avengers back in action. Well, not quite. Hi, Kamala Khan. It's just the two of us for now. We're trying to find Mr. Stark. Yeah, Marie, we're gonna need a neural uplink. You've gotta have one stored somewhere. All of our resources were seized by AIM, and most agents are still in hiding. But... Serio się dziwicie, że nie zatrudnili bohaterów z oryginalnych filmów? Wiecie, ile by to kosztowało? Na przykład Robert Downey Jr. za użyczenie głosu i twarzy. To pewnie by zażądał 300% budżetu tej gry. Come on. A poza tym, co to znaczy, że ten... Podobają mi się takie gry bez wskaźników. Co, ty wydaje ci się, że jesteś jakimś superbohaterem, bo potrafisz grę bez wskaźników przejść? Wskaźniki są dla wygody, a nie po to, żeby udowodnić, że jesteś super gościem. Wskaźniki się przydają. I oto jestem prawdziwym prograczem. Wszystkie gry przechodzę bez wskaźników. Patrzcie na mnie. Wszystkie dziewczyny szaleją.
I have marked the location on your war table. Missions that are critical to your investigation of AIM will be marked with the Avengers A. I thought that would be appropriate. To już chyba misje są takie. Dobra, na tym się zatrzymam. Już resztę pogram sobie z chłopakami i dziewczynami w sobotę o 20. Więc YouTube pozdrawiam. Do zobaczenia, a na streamie sobie jeszcze posiedzimy.